Przede wszystkim pierwszym badaniem, jakie należy wykonać przy podejrzeniu zakrzepicy jest ultrasonografia. I to taka ultrasonografia, którą wykona specjalista znający się na, na chorobach układu żylnego, który na co dzień pracuje z USG. Będzie wtedy mógł rozpoznać lub wykluczyć zakrzepicę, znaleźć miejsce, w którym, w którym są takie zakrzepy, zdecydować, czy to, czy to jest choroba układu żyłek głębokiego czy powierzchownego i czy wymaga wdrożenia odpowiedniego leczenia, takiego jak heparynoterapia czy jakieś leczenie zabiegowe. Są badania krwi, które pozwalają na wykluczenie zakrzepicy. Jest to oznaczenie poziomu dedimerów i rzeczywiście... Możemy zrobić takie badanie krwi i stwierdzić, że dana osoba nie ma zakrzepicy. Natomiast bardzo często to badanie wychodzi dodatnie, czy to u kobiet w ciąży, czy u osób, u których występują inne choroby organizmu. Dlatego nie jest to specyficzne badanie. Znacznie szybszym i pewniejszym badaniem, które pozwala na wykluczenie zakrzepicy będzie zrobienie USG.